Dam, dam, dam. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Z tej strony Nitek. Gramy dzisiaj w Sniper Ghost Warrior 2 Syberyjski Szturm, czy inna też hała syberyjska. Nie pamiętam nawet, jak to się nazywa, chyba Siberian Strike, więc ten szturm chyba taką ma nazwę, co jest no, rzeczą dziwną, bo przecież gra jest polska, no ale nazewnictwo ma angielskie. Jesteśmy tutaj po to, żeby przyjrzeć się temu, czy Sniperowi dobrze ten dodatek zrobił. Ja ostatni raz w Snipera grałem w marcu, no i nie byłem zbytnio zadowolony, były graniaste koła, było wadliwe AI, było prowadzenie gracza za rączkę. I jak wieść gniesie i każdy opis w sklepie tego dodatku, tutaj powinniśmy się w ogóle posługiwać mapą, bo są tak mapy rozległe, znaczy musi rozłożyć te mapy, żeby w ogóle się zorientować, gdzie jest wyjście, bo ma być taka tutaj dowolność. No jesteśmy tutaj poniekąd po to, żeby sprawdzić właśnie to, no i zobaczyć, czy po prostu jest nadal to gra pachnie hałą, czy też nie. Osobiście, no ja bałem się trochę tego dodatku, właśnie boję się go dalej, więc uzbrojony w zbroję maksymalnego wyjebania, odpaliłem tą grę, żeby zgodnie z prośbą, którą ktoś zostawił na geeks.pl, żeby sprawdzić właśnie, jak ten dodatek się sprawuje. No standardowo jest widać bullet time, tam zrobiłem mu trochę lobotomię ucha, czy tam w ogóle lobotomię, bo to chyba tam zagląda do głowy, nie pamiętam nazewnictwa. Więc standardowy feature tutaj został graficznie, no czy uległo to cokolwiek poprawie, czy cokolwiek się zmieniło, no to już zobaczycie zaraz poszczególne elementy i sobie sami już na to będziecie mogli odpowiedzieć. Tak w ogóle to są luźne gadki, to są filmiki bez edycji, wszystko co zostało powiedziane podczas tego filmiku jest mówione na bieżąco, na żywo. Ja nie bawię się tutaj w edycję, więc wszystko zostaje tak jak było, będziecie mieli totalnie absolutny pogląd na tą grę, nic nie zostało wycięte, nic nie zostało dołożone, możecie podziwiać lub też możecie zgrzytać zębami na to, co widać. W lewym dolnym rogu widzicie w tym kółku jest minimapka pokazująca, że tutaj jest taki trochę korytarzyk do przejścia, no za bardzo jakiejś tej dowolności nie ma, żeby pójść, więc no jak ciekawe, jak to będzie dalej z tą obietnicą. Sprawdzamy tutaj... Niespodzianka, ginie się bardzo prędko, jak tylko nas ktoś zauważy, więc no lepiej pozostać w cieniu lub też pod śnieżkiem, no bo panowie tutaj dość są agresywni. Natomiast no, chciałem ich tutaj załatwić nożem, no nie udało mi się. Co warto wspomnieć a propos tego umierania, ginąłem, no tak trochę już to pograłem, ginąłem tutaj dość często i zauważyłem tym samym, że są bardzo skopane rozmieszczenie checkpointów i trzeba bardzo długie odcinki tak naprawdę powtarzać, co uważałbym za zbędne i można było rozmieścić to lepiej, a już w ogóle abstrakcyjne są checkpointy, które są przed filmikiem, więc każdorazowo... Kuźwa... Wiecie co? Nie będę się bawił tutaj w ten nóż. To jest w ogóle normal, tak zapomniałem wspomnieć. Więc każdorazowo te odcinki powtarzamy dość konkretne i to trochę boli tak naprawdę. No bo tak jak mówię, no ewidentnie widać, że można było te checkpointy poprzestawiać trochę i myślę, że rozwiązanie byłoby to poniekąd lepsze, niż jest zastosowane obecnie. Bawimy się teraz już tutaj... ja trochę tak nieostrożnie gram. Nie ma co tutaj siedzieć w cieniu i przysypiać. Nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby sprawdzić, czy Siberian Strike jest wart jakichkolwiek pieniędzy. Nie jest on dodatkiem drogim jakimś specjalnie. Można by go pochwycić za dwie dyszki z hakiem. Na Steamie standardowo stoi za 10 euro, więc tak naprawdę jak kto uważa, może za to kasę wysupłać, może nie. No ja wysupłałem, czuję się tutaj w obowiązku jak poniekąd, żeby wam tą grę jednak pokazać, żebyście już wiedzieli, czy w ogóle ten Sniper jest wart czegokolwiek. Przypominam, że gra chodzi na CryEngine 3, CryEngine 3, który był wykorzystywany przy produkcji Crysisa bodajże dwójki. No jak to wyszło w Crysisie dwójce i trójce, no to wiadomo, tam jest dość ciekawie to wygląda. No tutaj będziecie mieli zaraz pogląd na to, czy faktycznie tutaj zostało ujarzmione to wszystko, te możliwości tego silnika. A raz zresztą tutaj dojdziemy do tego. Póki co pokaz inteligencji i reakcji wrogów. Są słabe. widać, na drabince widać było nasze kończyny. Tutaj już jesteśmy duszkiem Kacprem, mimo tego, że słychać jak tam dzielnie sobie biegamy. Ja tutaj będę się bawił teraz z przeciwnikami. Jak widzicie, bardzo tutaj dużo strategii gra od nas wymaga i podejścia jakiegoś taktycznego do tego, jak tutaj sobie radzimy z przeciwnościami losu. Ale raczej radzę sobie, no tak, jakoś po prostu wyszukując te cele i przebijając im się przez kamizelki kule odporne, bo chyba jakieś tutaj jakąś kurde w ogóle prawie że wybuchowymi nabojami strzelami. Właśnie wybuchł alarm, nie wiem czy słyszycie, ja go nie słyszę, ale widzę, że czerwone kółko było i coś tam sobie pomruczał snajper pod nosem.
Co oznacza, że jest alarm. Jak widać, jest poruszenie, przyszły posiłki. Nie, nie, wcale nie, tak nie jest. Posiłki nie przychodzą, więc przeciwników liczba wcale na mapie nie rośnie. Więc jeżeli będzie gdzieś ich tam 4 czy 5, no to zawsze ich będzie 4 albo 5. Alarm w związku z tym nie jest jakiś specjalnie straszny. No, na razie tutaj strzelamy się w tych korytarzach, w tej jaskini. No nie dziwię się, że na razie jeszcze jakiegoś otwartego świata nie ma. Tutaj mapa raczej nie jest potrzebna, mimo tego, co napisano w informacji w sklepie, że tam trzeba patrzeć w ogóle na mapę i że jest tak gigantyczny level. Tu panowie, widzę, dobrze się bawią. Zrobię im zdjęcie dla potomnych. I coś tam sobie jakiś radyjko gada, jak widać jest to absolutnie bez znaczenia. Sprawdźcie moją magiczną lornetkę, która wypatruje przeciwników z kilometrów. Możemy dołożyć sobie też noktowizjer. Noktowizjer jest rzeczą przydatną, no bo jak tutaj wszyscy mają kamuflaże, znaczy to nie jest noktowizjer, tylko termowizja, no więc bardzo ułatwia nam rozgrywkę ze względu na to, iż zaraz zobaczycie, jak łatwo zauważyć, jak łatwo zauważyć przeciwników. Więc jest to swoisty cheat, no kamperzy tutaj raczej no, życia nie mają, nie wiem jak tutaj jest tryb multi, do multi się nie zbliżam, nie mam po prostu na to odwagi. Tutaj ogień płonie, gdzieś ten kolej sobie tu siedzi na dole, zaraz go znajdziemy, mam nadzieję. Tam złowieszcza strzałka czerwona na minimapce sobie mruga. Nie wiem jak jest na wyższym poziomie trudności, no generalnie pomysł z minimapą, która zaznacza nam przeciwników, jest dość chybiony, bo co to za wyzwanie, skoro wiemy gdzie wszyscy są. Pan sobie, jak widzicie, kupę robi tam. Będąc w kupie robi kupę, spadłem, w ogóle widzę masę reakcji. Muzyka, jak słyszycie, zagrzewa do walki. Pamiętajcie, że to jest alarm, więc najbardziej tragiczna rzecz, jaka może się zdarzyć w snajperze. No, tutaj widzę, że popis jest. Dobra, wyłączmy noktowizjer. Dobra, no widzicie, no teraz chyba sika już. proszę Państwa, a sztuczna inteligencja w snajperze dwójce trochę nie istnieje. Nie poprawiono także tego, bo nie przerabialiśmy różnych gadek przy okazji snajpera dwójki. Ja chyba nie realizowałem jeszcze wtedy takich produkcji, w ogóle filmików chyba wtedy. Warto wspomnieć, że inteligencja nie została poprawiona względem części pierwszej. I nadal jest tak, że jeżeli kogoś zastrzelimy i ten ktoś na przykład gdzieś tam sobie klapnie, to cały obóz, w ogóle wszyscy przeciwnicy na mapie wiedzą, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa i kto tutaj zatwierdził taki system, ale jest to kapa straszna. No bo bez sensu jest, że na przykład ściągamy tych dwóch kolesi, tutaj widzicie na mapce, tu sugeruję się mapką, ściągamy tych dwóch kolesi, ktoś zauważy, że oni nie żyją, ale z automatu też wiedzą, gdzie my jesteśmy. Tak samo jesteśmy ubrani tutaj w kombinezon, w ogóle teoretycznie jesteśmy niewidzialni, upokryci w śniegu, tarzamy się tutaj niczym w komandosie jedynce, czy tam dwójce, w dwójce chyba było, zakopujemy się prawie pod ziemię w tym śniegu i oni kurna i tak nas zawsze wszyscy widzą. Jest to straszna bieda, w ogóle to jakieś chowanie, element chowania w ogóle nie istnieje, jak już wybucha ten alarm i nawet przeciwnicy biegną w naszą stronę, bo tamten delikwent akurat sobie przysnął. Nie ma tu żadnego wyzwania absolutnie wtedy. Albo od razu giniemy, albo oni wylatują jeden po drugim na nas i po prostu wszystkich strzelamy aż miło, jak do kaczek. Nie patrzymy tutaj nawet, że oni są ubrani w pełnym rynsztunku. Zobaczcie, oni mają wszyscy kamizelki. Nieważne są, że mają kamizelki i tak giną od jednego strzału. Ja nie wiem, czy te kule po prostu mają takie magiczne właściwości, na przykład strzelają im zawsze pod pachy albo w krocze. No ale tak się po prostu dzieje. Z ciekawszych feature'ków macie tutaj taki 3D śnieg, trochę za pomocą teselacji fajnie odwzorowane są te wgniecenia w śniegu. Natomiast widziałem to już przy okazji pierwszego kryzysa, tam w piachu były podobne ślady, więc jakoś specjalnie on tutaj to nie robi. Ale warto wspomnieć, że w całym tym brzydactwie jednak pojawia się jakiś fajny element tego otoczenia. Właśnie te wydeptane dziury w śniegu. Nie było jeszcze kół samochodowych, nie mijaliśmy jeszcze żadnego auta, więc nie będziecie jeszcze wiedzieli, czy tutaj także są kanciaste koła osiągnięte przy użyciu CryEngine 3, które sprawiały mi właściwie w wersji podstawowej niemałą radość i cieszyły moje oczy. Wcale tak nie było, śmiałem się do rozpuku, jakie za każdym razem widziałem. Podobnie właśnie wybuch alarm. Oznacza to, że musimy teraz wytłuc te wszystkie czerwone strzałki, które są na mapie. Oczywiście żadne posiłki nie nadciągają, więc wyzwanie jest to liche. Natomiast bez ustrzelenia tych wszystkich gości nie ruszymy w ogóle do przodu, więc słabo. Jesteście zmuszeni zawsze do wystrzelania wszystkich przeciwników w okolicy, choćby nie wiadomo ilu ich było, dwóch czy trzech. Kolejne miejsce, do którego
macie się udać, po prostu nie pojawi się. Jest to strasznie beznadziejna rzecz. Naprawdę jest do dupy, no bo bez sensu. Można by było równie dobrze teraz na przykład gdzieś przycupnąć i gdzieś bokiem się tam przesmyknąć, no ale nie, no bo przecież by ten dodatek trwał wtedy tylko godzinę, a nie 2,5, no bo przecież tych przeciwników wszystkich trzeba znaleźć. Jeżeli mamy jakiś problem, zakładamy gogle i problemu już zazwyczaj z szukaniem przeciwników nie ma. Zauważycie to zaraz, kiedy delikwent będzie świecił niczym psu jajka. Tak jest bowiem zadanie tej termowizji. Albo i nie, bo widzę, że... O, właśnie, to jest, dobra. A koleś mnie akurat zastrzelił, no. Ale przed chwilą go tam nie było, co zresztą widzieliście. Zobaczycie przy okazji, jak działa checkpoint. Ha, kuźwa. Muszę powtarzać całą tą sekcję. Tak jak mówiłem, jest to z ból okrutny, że aż tyle trzeba po prostu się za każdym razem cofać. I to nie jest przypadek jednego checkpointa. Wszystkie checkpointy w tej grze są źle ustawione. Jeszcze... Musimy dotrwać, wybaczcie, ale musimy dotrwać do głównego feature'a, czyli otwartości świata, który miał być tak wielce zaimplementowany, który był tak wydmuchany, że poprawia największą bolączkę tego snajpera dwójki, mianowicie daje nam większe pole do popisu. Co prawda jest tutaj różnica, bo tych wrogów ściągamy sobie tak jak chcemy, natomiast no, bo w podstawce było tak, że oni jak gdzieś byli na jakiejś mapie, ktoś cały czas jakiś tam, nie wiem, ten... Nie pamiętam jak się nazywa ten... Oczy pomagier snajpera, ten, który tam sobie siedzi z lornetkami, tak jak był brodacz w Medal of Honor na przykład, to tam też cały czas ktoś nam cały czas gadał, kogo mamy ustrzelić. To tak samo jest tutaj właśnie w snajperze, tak samo było właśnie w tym singlu, cały czas prowadziło nas za rączkę, mniej więcej taki był... grą trochę na szynach się zrobił przez to, więc tutaj może aż tego do końca tak nie ma, natomiast no, jakiejkolwiek nieliniowości raczej zapomnijcie, bardziej tutaj nieliniowe jest to, czy zabijecie strażnika najpierw A, czy strażnika B, czy wywalicie tą grę w pizdu. Uch. Dobra, jeszcze raz. Pojedziemy tutaj po całości, oczywiście znowu wywołamy alarm, no bo nie chcę mi się starać tutaj nawet grać po cichu, bo to wydłuża rozgrywkę, bo czasami po prostu no, musiałbym się tutaj porozglądać, nie wiem, tam wczówkę złapać, nie łapię tej wczówki. Oh, ta gra po prostu najzwyklej w świecie boli. To o czym mówiłem wcześniej, możecie zaobserwować, teraz to nawet nie, bo mi się coś przycięło. No, przycięło mi się, nawet nie wiem czy się nagrywam. Chyba mi się gra zwiesiła. Boże, jak bardzo bym chciał, żeby to się nagrało. Chyba zaliczyłem crasha. Mam nadzieję, że filmik na tym nie ucierpiał, w sensie, że się nagrał, bo będę musiał zaczynać od nowa wtedy, a tego bym chyba jednak nie zdzierżył. Niemniej jednak muszę sprawdzić i chyba jednak tą grę zrestartować. Dam, dam, da... Przepraszam, co? Uff, na szczęście wszystko, co było poprzednio, zostało udokumentowane i zostało nagrane. Gra wykrzaczyła mi się przed chwilą, więc... Witam was ponownie w tym trzecim checkpoincie. Nie ruszyliśmy się z miejsca. Ta gra chyba nie lubi być nagrywana ze względu na to, że włączając ją z programem do nagrywania cały czas ma jakiś tutaj problem. Więc witajcie w luźnych gadkach, który składa się wyjątkowo z dwóch złożonych i złączonych ze sobą filmików. No, ale do tego sama gra mnie zmusiła. Natomiast no, jako ciekawostkę, no nie chciałem o tym mówić, ale gra faktycznie ma czasami problem, żeby się w ogóle odpalić. Natomiast sama sobie zasłużyła, żeby teraz o tym wspomnieć. Macie teraz obraz jak w ogóle dopracowania i serca, które zostało w tą grę włożoną. Nie pamiętam, czy ta dwójka podstawka też była tak ściachana. Ja chociaż nie przypominam sobie jakichś takich problemów, ale no tam już się zmusiłem do tego, żeby przejść ją jednym ciągiem. Natomiast no, było to doświadczenie nie lada. Natomiast po wyjściu do pulpitu za pomocą menadżera zadań jesteśmy znowu w dupie, przepraszam, w domu, w sensie gramy jeszcze raz ten kawałek, który graliśmy przed chwilą. Już tak trochę bez emocji, moja moja zbroja maksymalnego wyjebania zaliczyła małe pęknięcie tamtym zdarzeniem i trochę tak prześwituje we mnie teraz taki chłód zimnej ryby, spotęgowany właśnie tym, że gra mi się tak bezczelnie wydupcyła. No, szkoda, że nie do śmieci tak naprawdę.
Idziemy dalej, jak widzicie, strategiczne planowanie nie istnieje tutaj wcale. Jasne, że możecie tutaj sobie siedzieć i kurde na tym dachu marznąć i niech wam wiatr w dupę wieje. Natomiast no mi się nie chce po prostu. Jakoś tak poza tym jest ciekawiej, jak biegają tutaj i sobie krzyczą, że jestem. Co natomiast jest fajne, znaczy fajne, jest w ogóle bzdurą, to, że ja jestem tutaj strzelcem wyborowym, mam specjalistyczne narzędzia i w ogóle karabin, który na dupca w ogóle atomowymi pociskami. Tak, kolesie biegają, są zwykłymi leszczami, takimi jak w filmach pełno, na przykład takimi zwykłych pionków, no po prostu jest ich masa. Natomiast nie potrzebują żadnego jakiegoś specjalnego sprzętu i zwykłym kałachem po prostu ściągają mnie gdziekolwiek bym nie siedział. Chociażbym mógł być na przykład zasłonięty, cholera nie wiem, w jakimś bunkrze, no po prostu oni zawsze we mnie trafiają. Z tego co pamiętam, zaraz będzie jakaś scenka, więc zostawię was sam na sam z tą scenką. Ja sobie załyżę tutaj jakiegoś napoju, mocy, żeby przeżyć do końca. Natomiast no, wy delektujcie się znakomitą grą aktorską, voice-overami świetnymi i zobaczcie, jak wygląda nasz bohater, który ma twarz wystruganą z kawałka drewna, a w ogóle wygląda też trochę jak te twarze z Tech Dema CryEngine'u, które kiedyś można było oglądać, ale to chyba jeszcze było za czasów kryzysa pierwszego, podobnie jak i te ślady na ziemi. Dobrze, ja się teraz napiję. Oh fuck, znowu mi się zawiesiło coś. Widocznie mój komputer nie jest tej gry godzien. Dobra, tutaj się rozwiązuje fabuła, ale jest to, jak widzicie, bardzo miałkie. A się robi safe jeszcze. Fabuła tutaj w ogóle jest strasznie kiepska, czy strasznie kiepska. No nie zaskakuje niczym nowym, od ktoś tam dziwny, nowy, jakieś tam wirusy ma, jakąś broń z wirusami, my oczywiście gonimy, żeby ich powstrzymać na przeciągu dwóch, trzech misji, więc no nie jest tutaj, nie ma jakichś twistów fabularnych. Co ciekawe, wszyscy wyglądają jak wiemy jak wyglądamy, a wyglądamy jak snajper chyba z pierwszej części. Jak widzicie, oglądają sobie na maszynach, które pewnie docelowo powinny robić pling, oglądają nasze zdjęcie z pierwszej części, więc dość nieaktualne. Niemniej jednak wszyscy wiedzą jak wyglądamy, mimo tego, że wdzianko i kamuflaż mamy obecnie ubrany taki bardziej na zimę, a nie do dżungli, tak jakby tutaj sugerowało to zdjęcie. What the fuck w ogóle? Straszna dziura, strasznie to nielogiczne, strasznie kiepskie. A w ogóle pokażę wam jeszcze teraz interakcję z otoczeniem. Say what? A wszystko stoi niewzruszone. Wszystko stoi niewzruszone. Straszna hała, prawda? Jak żeśmy już pokryli tutaj interakcję z otoczeniem, pozostało nam przejść dalej. O, są pęknięcia w szybie, okej. Najlepsze pękanie szyby było w Time Splitters na PlayStation 2 i nikt jeszcze nie zbliżył się do tego levelu. Chociaż coś było jeszcze dalej, ale nie pamiętam co. Wchodzimy teraz na zewnątrz. Prosto na kolesia. Szybka akcja, teraz tutaj nie ma co myśleć, nie ma się co zastanawiać. Bo już wybuchł alarm. Nie wybuchł, ale... Im szybciej skończymy te luźne gadki. Istniało ryzyko, że mnie zauważy. Ta mapa czasami tak mało trafnie pokazuje, gdzie oni są. Na pewno nie jest problem z tym, żeby zauważyć ich, czy są wyżej, czy są niżej. Więc... O, patrzcie, już wiedzą, że jesteśmy. I szybko zaraz tutaj zginę, bo przecież no, jakby było inaczej. To po to, żebym przypadkiem nie zauważył, jak beznadziejny jest AI, dlatego pewnie ginie się tak bardzo szybko, nawet na tym poziomie normal. Znowu jesteśmy w tym laboratorium. A, no są apteczki, tam leżała apteczka, natomiast ja jeszcze nie potrzebowałem żadnej, więc tej też nie zebrałem. No po co mam zabierać komuś? No, widzicie, bardzo inteligentnie zareagował na to, że jego kompan przed jego oczami właśnie umarł. O, tutaj była idealna, ponieważ można ściągnąć ich dwóch naraz, była idealna okazja ku temu, ale ją przespałem. Nie chcę mi się prowokować jej, bo byśmy musieli dłużej czekać. O, czekajcie, bo teraz jest poruszenie, oni mnie szukają, czy też nie wiedzą, co się dzieje i tak trochę tutaj stoi koleś. O, zareagował, że jestem. Wyciągnę mój wysuszony pistolet. Ten tutaj sprawdzał i szukał grzybów, więc mnie nie zauważył, to wybaczam mu zatem. Ktoś mnie jednak zauważył. Jak widzicie, zabawy co nie miara, przeciwnicy inteligentnie próbują nas oflankować. I dla największych fanów Geeksa i w ogóle specjalne zbliżenie na koło.
Jak widzicie, jest postęp, już nie jest graniaste, ma trochę więcej zakrzywionych krawędzi, natomiast no, koła raczej nie przypomina, zresztą koła teraz są widoczne jeszcze w ciężarówce obok, więc możecie się im przyjrzeć. Wciągaj pan snajperkę, bo przecież ten koleś tam gdzieś przymarzł. Zużyję apteczkę. O, patrzcie, widzieliście, lufa wystawała przez ciężarówkę. Koleś ściągnięty. Bardzo proszę, koła. Widoczny postęp, jeżeli chodzi o podstawkę. Śnieżek też fajnie wygląda teraz, natomiast no koła no dalej nie spełniają wymogów unijnych. No i tak w ogóle nie wiem, czy się zorientowaliście, ale to jest właśnie otwarty świat w tym snajperze. Teraz już mogę wam spokojnie powiedzieć, że tak jest przez cały czas. Otwartość świata w tej grze nie istnieje. Jeżeli weźmiecie korytarz na przykład w jakiejś grze i poszerzycie go do jakichś większych rozmiarów, to nadal jest otwarty, to nadal jest korytarz, to nie jest otwarty świat. Nie wiem tutaj, jaki PR-owiec czy marketingowiec układał, czy tam w ogóle czy za sklepy układały te teksty o tym, że jest otwarty świat, ale powinien się zastanowić trochę nad swoim żywotem, ze względu na to, że to nic z otwartością świata nie ma wspólnego. Wow, widzieliście? Double kill. Monster kill. Nie ma to nic wspólnego z otwartością świata. Jedyne co jest otwarte, no to tak jak mówiłem, są lokacje, które są trochę szersze niż standardowe korytarze, po których są porozsiewani przeciwnicy. Tak jak na przykład tutaj taki przykład takiej otwartej lokacji będzie właśnie zaraz za tym hangarem. I to jest tak naprawdę cała otwartość świata Sniper Ghost Warrior 2. Sromotny... Nie sromotny, tylko syberyjski szturm. No i widzicie, no tutaj po lewej jest gdzieś koleś, tutaj jakieś dwóch kolesi było, pamiętam, tu gdzieś łazi jeszcze jeden. No i to jest otwartość świata w snajperze. Te lokacje oczywiście teraz trochę wyolbrzymiam, a snajper trochę to umniejsza, ale jest taki większy plac na przykład budowy. Natomiast ten plac budowy faktycznie jest, ale my nie mamy możliwości chodzenia po nim. Biega tam koleś, który jest dosłownie ubrany w dres i nikt go nie widzi. Natomiast nas, zajebiście ukrytego snajpera i Toma Berengera z filmu Sniper 1, 2, 3, widzą dosłownie po chwili wszyscy. Natomiast koleś zasuwa w tym dresie jak miło po tym placu, nikt, absolutnie nikt go nie widzi oprócz nas, no bo my mamy przecież wskaźnik i mamy oczy w ogóle nietoperza i nikt do niego nie strzela, w ogóle jest niezauważalny, natomiast no my wystarczy, że strzelimy pistoletem z tłumikiem albo karabinem z tłumikiem. Wszyscy nas widzą, mimo tego, że mamy kamuflaż za 3 miliony dolarów, w ogóle jest tak kurwa kuriozalna rzecz, że po prostu słów brakuje. Przepraszam, muszę sobie katar wysiąkać. To, co tu widzicie, to jest właśnie ta głęboka strategia jeszcze, którą trzeba stosować w snajperze. Musimy poczekać, mianowicie, żeby linia dialogowa się skończyła, żeby ten koleś tam poszedł sobie spać i nikt tego nie zauważył. Aczkolwiek no, tutaj są jacyś bardzo wyczuleni na śmierć nieprzyjaciół i już żywo zareagowali na nasze poczynania, czyli się rozbiegli. Tutaj kolesie dwóch niewzruszonych jest, jednego tutaj chciałem pożegnać, ale nie udało się. Pożegnamy ich zatem pojedynczo. No chyba trafiłem właśnie pod pachę. W normalnej grze tutaj by nastąpił jakiś checkpoint ze względu na to, że zmienia się zaraz otoczenie. Tam jeszcze nawet jakiś kawałek wstawki. Jakiś tam filmiczek jest. Natomiast no, nie jest to normalna gra, jest to Sniper Ghost Warrior 2 i checkpoint tak naprawdę zmusiłby nas do rozgrywki i zabawy z tymi ludźmi od samego początku, zanim żeśmy tutaj weszli do tego hangaru pierwszego. Tam jest rozmieszczony checkpoint. Jak więc mówiłem, jest to na wskroś rozwiązanie słabe. Ktoś chyba trochę na lekkim rauszu te checkpointy w tej grze ustawiał. Pokażę jeszcze wam dialog, który mnie rozbawił. Tylko tutaj na farmie sobie golda, w sensie jakieś tutaj, nie wiem, apteczkę bym zebrał, ale nie ma oczywiście. Bardzo otwarty świat i bardzo żywy. Faktycznie jest milion ścieżek. No potrzebowałbym mapy, żeby przejść z punktu A do punktu B. Cały czas zresztą jest wskaźnik, gdzie mamy iść, więc ta mapa jest po prostu absolutnie zupełnie niepotrzebna. Ona pozwala mi tylko i wyłącznie na zorientowanie się, gdzie kto stoi. Czekajcie, bo słychać hałas mechaniki, widać tory, więc to chyba pociąg jedzie. Niesamowite, miałem rację, to pociąg jedzie. Okej, okay. Zaznaczymy tutaj tych kolesi, rozprawię się jeszcze z nimi. Sniper Ghost Warrior 2 roztacza swój czar. Nie wszyscy się oczywiście pozaznaczali, bo... ale mnie zauważyli, natomiast już muszę wszystkich oczyścić. Bez tego nie pójdziemy dalej.
Jak widzicie, wszyscy wiedzą absolutnie, gdzie ja jestem. Nie wiem, jak to się w ogóle stało. Niezrozumiała dla mnie sytuacja. Natomiast no wiedzą, gdzie jestem, więc muszę ich tutaj posprzątać. Padają jak muchy. Strzelam jak chcę, nie przykładam wagi w ogóle do tego, jak strzelam. Niby na tym wyższym poziomie trudności te wszystkie wskaźniki jakieś tam, nie wiem czy widzieliście, ale pewnie znacie ten motyw. Jest taka czerwona kropka pokazująca, gdzie ta kula poleci. O, ona reaguje na wiatr, natomiast no, jest to kompletna bzdura i w ogóle jest to niepotrzebne. Jak widzicie, jestem mistrzem snajperki i na żadne wskaźniki tutaj nie zerkam. Strzelam jak chcę, zaliczam kille. Problemów żadnych absolutnie ze strzelaniem nie ma. Nie chcę mi się już w to grać, wam również nie polecam, nie ma w tej grze zupełnie nic zabawnego, emocje jakie wyzwala to nuda, jeżeli nie jest to nuda, jest jeszcze nudniej. Jest pełna absurdów, niedopracowany AI, słaba grafika, nie grajcie w to, dajcie sobie spokój, mam nadzieję, że ten filmik wam pokazał jej prawdziwe oblicze. I jeżeli nie chcecie stracić bez sensu 7 godzin życia, bo tyle z dodatkiem wychodzi wtedy Sniper 2, no popatrzcie najlepiej w drugą stronę. Serdecznie ze swojej strony tego tworu dziwnego, zwanego Sniper Ghost Warrior 2, sromotny szturm, nie polecam. Bo nawet to oczu nie cieszy, nawet to uszu nie cieszy i w ogóle ta gra nie cieszy. To byłoby tyle. To były luźne gadki, wyjątkowo z dwóch filmików posklejane, no ale gra mnie do tego zmusiła. Mówi do was Nitek, Sniper Ghost Warrior 2. Ugh, cześć! Greyhound almost in position, east building. Boy, is it ugly. Yeah, they sure picked a good place to set up shop. Even the cockroaches bailed on this post-Soviet junk hole. Take a look. Sandman, what's your status? There are 4 snipers in the vicinity. Don't make a move before I take care of them. Copy. Watch your shot. We can't afford any alarms. They see us, we're done. Shit, missed. That was a close call. I need you to focus. Rooftop level clear. Great, that's stage one. Now for a little groundwork. I'm in position by a truck and I have 2 tangos close by. Wait till they spread out and make your move. Zeroing in. Nikt go nie zauważa, ponieważ to jest dres, chyba taki jak Harry Potterze tam tak miał witkę, ten dres jest taki sam. Więc pamiętajcie, że gdyby coś, to eyes on the water tower. You can't advance with that goon up there. Ale misja teraz polega na tym, że biegam na dole, musi dojść tam do jakiegoś didn't land on target, follow up quick. Teraz mi pewnie zauważy, gra misja się zakończy, natomiast no, celem tej misji jest to, że strzela, jest alarm. Dzięki Bogu, już muszę grać w to. Biegnie tam do jakiegoś budynku, a my ściągamy przeciwników, którzy gdzieś tam chodzą. Jest to dość stampowa misja, która występowała tyle razy w iluś grach w 100 razy lepszej realizacji, że Sandman, what's your status? There are 4 snipers in the vicinity. Don't make a move before I take care of them. Copy. Watch your shot. We can't afford any alarms. They see us, we're done. Wam też już się pewnie nie chce, nie wiem po co to pokazuje tak naprawdę. Nie grajcie w to, nie patrzcie na Sniper Ghost Warrior 2, nawet za 5. Nie marnujcie na to czasu.
To byłoby tyle. Nitek, to były różne gadki, tym razem już z trzech filmików. Cześć. Nareszcie.